Uwaga kierowcy, piesi i rowerzyści. W życie weszły nowe przepisy i nowe stawki mandatów za wykroczenia drogowe. Rozpoczął się sezon grzybowy. Jak co roku w tym okresie dochodzi do większej ilości zatruć i zaginięć osób w lesie? Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. We wrześniu weszły w życie nowe przepisy dla kierowców i pieszych. Po kieszeni najbardziej dostaną recydywiści, którzy za ponowne złamanie przepisów z tej samej grupy będą karani dwukrotnie wyższym mandatem. Funkcjonujące od 17 września zmiany dotyczą między innymi złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia oraz ilości nakładanych punktów karnych za różne wykroczenia. W przypadku najbardziej poważnych wykroczeń skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie mieć tak zwana recydywa. Czyli sytuacja ta dotyczy złamania przepisów tej samej grupy w przeciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas. I przede wszystkim mamy tutaj kategorię wśród przekroczenia prędkości. Jeżeli kierujący przekroczy prędkość o przynajmniej 30 km, to pierwszy raz w przeciągu 2 lat dostanie mandat w wysokości 800 zł, analogicznie za drugim razem ta kwota wzrośnie dwukrotnie, czyli zapłaci aż 1600 zł. Kierowcy za najpoważniejsze wykroczenia mogą zostać ukarani nawet 15 punktami. Od 17 września usunięcie punktów karnych będzie uzależnione od uregulowania mandatu. Zmian jest więcej. Znikną też kursy reedukacyjne, na których będzie można zbić swoje punkty karne i przede wszystkim zostanie podniesiona wartość punktowa wykroczeń. Nowe przepisy przewidują aż 21 najcięższych wykroczeń, za które kierujący może dostać aż 15 punktów karnych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim wyprzedzanie, omijanie pojazdu na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu znajdującym się na tym przejściu, wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych, czy też kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Jeśli kierowca przekroczy prędkość o ponad 70 km, grzywna wyniesie 5000 zł. Gdy dwukrotnie przekroczy prędkość albo dwukrotnie popełni to samo wykroczenie, policjant może skierować wniosek do sądu o ukaranie. Wówczas kara może wynieść nawet 30 000 zł. Warunki recydywy będą również w przypadku wykroczenia popełnianych względem pieszych, czyli na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Pierwszy raz tu kierujący zapłaci 1500 zł, ale w przeciągu drugi raz popełnienia podobnego wykroczenia to będzie aż 3000 zł. Do tych katalogów recydywy wchodzą jeszcze naruszenie zakazu wyprzedzania i wszystkie te najważniejsze wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych. 21 września weszły w życie kolejne zmiany. Piesi nie będą już mogli tak swobodnie, jak do tej pory, poruszać się po ścieżkach rowerowych, spacerować po nich czy przechodzić w dowolnym miejscu. Tego typu drogi będą traktowane tak samo jak jezdnie czy torowiska, a niewłaściwe zachowanie pieszego może skończyć się mandatem w wysokości nawet 300 zł. Nowelizacja wprowadza też nowe pojęcie przejścia sugerowanego. To są takie nieoznakowane, dostosowane techniczne miejsca umożliwiające przekroczenie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, które nie są przejściami dla pieszych. One nie są w żaden sposób oznakowane, ale po czym piesi je poznają? Piesi poznają je po tym, że na przykład w tym miejscu jest obniżony krawężnik, który sugeruje nam i mówi nam o tym, że to jest właśnie sugerowane przejście dla pieszych. W tym miejscu pieszy musi pamiętać też o tym, że nie ma pierwszeństwa przed nadjeżdżającym pojazdem, czyli musi się rozejrzeć i mieć pewność, że nie utrudni nikomu ruchu. Na takie zmiany z pewnością czekało wielu miłośników dwóch kółek. Od 21 września pieszy nie ma pierwszeństwa na drodze dla rowerów i nie może wejść pod jadący pojazd nawet na przejściu. Pierwszeństwo ma dopiero w momencie, gdy znajduje się na pasach. Dodatkowo na ścieżce rowerowej nie można zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby. Nie wolno też przez nią przebiegać. Warto pamiętać, że pieszy za niestosowanie się do nowych przepisów także może zostać ukarany mandatem. Prawdziwki, kurki, maślaki i kanie to główne trofea tych, którzy ruszyli na łowy. Rozpoczął się sezon grzybowy.
Warto pamiętać, że grzyby, co do których nie mamy pewności, lepiej zostawić w lesie, bo spożycie nawet jednego trujaka może skończyć się tragicznie. Najważniejsza zasada to zbieranie grzybów, które znamy. Warto zaopatrzyć się w atlas lub ściągnąć na telefon stosowną aplikację. Ważna sprawa, zbieramy te grzyby, co do których mamy pewność. Jeżeli nie wiemy, czy dany grzyb to ten grzyb, o jakim akurat myślimy, to go zostawiamy. Lepiej takiego nie zbierać. Kolejna kwestia, grzyby wykręcamy. Nie ścinamy i tak dalej, tylko wykręcamy tak, żeby nie niszczyć tej grzybni i w jego miejsce mógł wyrosnąć kolejny. Grzyby zbieramy tylko te dojrzałe, dobrze wykształcone, dlatego że one mają już bardzo dobrze widoczne te swoje cechy charakterystyczne dla danego gatunku, dzięki którym nie pomylimy grzyba jadalnego z trującym. Grzybobranie to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu, ale w pogoni za pełnym koszykiem łatwo stracić orientację i zgubić drogę do domu. W takich sytuacjach przyda się naładowany telefon i odpowiedni strój. Kurtka, długie spodnie, najlepiej jakieś tam kalosze, bo wiadomo, kleszcze, żmije, inne jakieś tam owady. Ubierajmy się w takie kolory bardziej jasne, żeby na przykład kleszcza ewentualnie łatwiej zobaczyć na jakimś jasnym, białym kolorze niż gdzieś tam na jakichś ciemnych odcieniach. Odpowiednie jakieś tam nakrycie głowy, bo wiadomo, teraz już jest też chłodniej. W lesie grzybiarze nie powinni wchodzić na powierzchnie zrębowe, na których leśnicy prowadzą wycinkę drzew. Ponadto zbierajmy grzyby do koszyka nie do foliowych reklamówek. Grzyby szybko się w nich psują, co również grozi zatruciem. Żeby one miały dostęp do powietrza, bo jeżeli zbieramy do jakichś reklamówek, to one się nam zaparzają i szybciej się psują. Kolejna ważna sprawa. Grzybów nie zbieramy w bliskiej odległości zakładów produkcyjnych, gdzieś w rowach, gdzieś przy ulicach, dlatego że grzyby chłoną zanieczyszczenia z otoczenia i chłoną te metale ciężkie. Jeśli nie jesteśmy pewni co do przyniesionych z lasu zbiorów, możemy skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy. Wątpliwości może rozwiać pracownik sanepidu, dyżurujący przy ulicy Kresowej w Policach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. Wizytę należy umówić telefonicznie. Grzyby powinny być świeże i w całości. Rząd rozesłał tabletki z jodkiem potasu do placówek Państwowej Straży Pożarnej. Jest to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takiego zagrożenia nie ma. W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w związku z informacjami dotyczącymi walki w rejonie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Nie mamy dziś żadnych niepokojących zdarzeń, które mogłyby wprowadzić niepokój dla naszych mieszkańców. Więc drodzy Państwo, nic się nie dzieje takiego, ażeby te środki, które zostały przekazane do Państwowej Straży Pożarnej, do Powiatu Polickiego, żeby używać. Natomiast prawdą jest, że przekazane zostały. Do Komendy Straży Pożarnej w Policach przekazano ponad 120 tysięcy preparatów, a więc o wiele więcej niż jest mieszkańców Powiatu Polickiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że w obecnej chwili żadne zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski. Procedury przekazania tych środków z Państwowej Straży Pożarnej i za jej pośrednictwem do sztabów gminnych i dystrybucja do mieszkańców jest też obwarowana dokumentami i procedurami, które w różnych aspektach zarządzanie kryzysowe musi przygotowywać, współpracując tutaj z służbami pana wojewody. Są to działania prewencyjne, są to działania, które na ewentualność takich zdarzeń muszą być po prostu zapewnione i gotowe i w ten sposób zabezpieczać naszych mieszkańców powiatu. Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. 10 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z badań przeprowadzonych pod koniec 2021 roku wynika, że coraz więcej młodych osób chce sobie odebrać życie. Częściej są to dziewczęta.
Statystyki są niepokojące. Aż 16% młodych ludzi ma myśli samobójcze. Około połowa doświadcza wściekłości i gniewu. Są też objawy, które nie są typowe dla depresji, tak? Mogą to być całkowita zmiana zachowania, która odnosi się akurat do podjęcia nowych aktywności, szukania nowych wyzwań, albo całkowitego jakby zmiany dotychczasowych nawyków. Zmiany w zachowaniu najprędzej są w stanie dostrzec rodzice i osoby z bliskiego otoczenia dziecka. Co rodzice mogą zrobić? No przede wszystkim się tym zainteresować, prawda? Nie powtarzać takich zwrotów do dziecka, a rozchmurz się, jutro będzie lepiej, ja też mam kłopoty, trzeba sobie z tym radzić, prawda? Po prostu trzeba nad tym się pochylić, podejść do dziecka. Widzę, że coś się dzieje. Widzę, że w ostatnim czasie jesteś smutny, wycofany. Chętnie porozmawiałabym z tobą. Jak masz ochotę, jestem otwarta na to. Chciałabym ci pomóc. Zdarza się, że rodzice nie chcą albo nie potrafią dostrzec niepokojących sygnałów. Niejednokrotnie zmiany w zachowaniu dziecka zauważa wychowawca lub nauczyciel w szkole. Wtedy najczęściej oczywiście wzywają rodzica, mówią o swoim niepokoju i informują też pedagoga szkolnego, który może pokierować to dziecko do innych instytucji, jeśli te rozmowy na terenie szkoły, domu rodzinnego nie dadzą efektu. W 2019 roku prawie 15 tysięcy młodych ludzi podejmowało próby samobójcze. Z tej liczby ponad 12 straciło życie. Zwiastuny samobójstwa są wielorakie i jeżeli się dobrze przyglądamy człowiekowi, to widać, co się z nim dzieje. Czasem są to listy pożegnalne, czasem jest to oddawanie ulubionych rzeczy różnym osobom, a czasem są to takie słowa, pewnie lepiej by było, gdyby mnie nie było, pewnie wszyscy by odetchnęli, gdybym nie żył. Oprócz zagrożeń związanych z depresją i myślami samobójczymi istnieje problem uzależnień. Średnio 66% młodych ludzi potwierdza, że pije piwo, a 36% osób między 18 a 20 rokiem życia, że pali marihuanę. Przed komputerami codziennie, nawet 5 godzin, spędza 70% młodych ludzi. W naszej poradni można skorzystać z psychoterapii indywidualnej, gdzie dzieciaki z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi mogą uzyskać wsparcie. Mogą też uzyskać wsparcie rodzice poprzez konsultacje, poprzez udział w zajęciach wzmacniających kompetencje rodzicielskie, żeby lepiej rozumieć swoje dziecko, żeby budować z nim dobry kontakt, żeby być uważnym na emocje, które dziecko przeżywa. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna znajdująca się przy ulicy Korczaka w Policach jest czynna w dni powszednie od godziny 8 do 15. Pomoc można otrzymać także dzwonią pod anonimowe numery telefonów. W Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się warsztaty malarstwa i rysunku dla początkujących. Zajęcia prowadzi Agnieszka Rozmus, której twórczość można było poznać przy okazji wystaw. Jedna z grup, która szkoli swoje umiejętności potokiem artystki, nosi nazwę Małej Akademii Sztuki. Są to warsztaty dla młodzieży od 14 roku życia, która chce doskonalić swoje zdolności plastyczne nie tylko poprzez zabawę, a poprzez konkretną pracę i naukę podstaw rysunku. Nawet nie podstaw, bo tu jak widać ich pracę, to rzeczywiście dziewczyny zrobiły przez kilka miesięcy fantastyczne postępy. Tutaj prowadzimy w ogóle rysunek i malarstwo typowo akademickie, czyli naszym marzeniem jest w ogóle rozwinąć taką pracownię, gdzie będą duże martwe natury, zajęcia z modelem, no i też poznawanie różnych technik graficznych na przykład, żeby się mogli uczestnicy poczuć jak studenci Akademii Sztuk Pięknych na przykład. Albo w ogóle zobaczyć, jak wygląda praca zawodowego twórcy. No i też rozwijać swoje talenty, swoje umiejętności. Pani Agnieszka prowadzi zajęcia dla trzech grup. Dzieci od 9 roku życia, młodzież od 14 lat oraz dorośli. Materiały, które potrzebne są do przeprowadzenia zajęć, są zapewnione i na bieżąco uzupełniane.
Zajęcia są super ciekawe, dlatego że tutaj każdy indywidualnie rozwija swoje zainteresowania. Znaczy, ja tak sobie tutaj reklamuję super ciekawe, ale dla mnie osobiście one są super ciekawe, dlatego że na przykład w grupie dorosłych mam osobę, która zainteresowała się pisaniem ikon i zamierzamy wprowadzić ten temat na zajęciach. Tam są osoby w grupie dorosłych, które uczą się też rysunku akademickiego, ale jest jedna osoba, która chce nauczyć się pisania ikon i zamierzamy. I w ogóle nie ograniczamy się tutaj też tylko do rysunku i malarstwa, bo na przykład dziewczyny uczestniczyły mi w wakacje w takim fajnym projekcie sitodruku i ćwiczyły grafikę użytkową i przygotowały fantastyczne projekty. Z tej nauki rysunku, która tu się odbywa, też staram się, żeby powstawały jakieś konkretne rzeczy. Warsztaty tymczasowo odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Ale od października uczestnicy spotykać się będą w budynku po dawnym gimnazjum numer 3 przy ulicy Trauguta. Aby dołączyć do zajęć, należy przesłać zgłoszenie poprzez strefę zajęć na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Są jeszcze wolne miejsca. Jak co roku, w trzeci weekend września w całej Polsce odbywała się akcja sprzątania świata. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Wszystkie śmieci są nasze”. Celem było nie tylko uprzątnięcie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale również zwrócenie uwagi, że to my sami odpowiadamy za śmieci pojawiające się wokół nas. Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Łarpia i klubu Samarama biorą udział w corocznej akcji sprzątania świata. 18 września grupa wolontariuszy spotkała się na moście przy ulicy Goleniowskiej, by posprzątać teren wokół Polickiej Rzeki. Tym razem śmieci było niewiele, ale wśród nich znalazły się porzucone zabawki, części mebli, stolik pod telewizor, gumowe węże, szyby okienne, duże ilości butelek po alkoholach, a nawet lodówka. Moi koledzy wyszli w teren, w tej chwili zbierają te śmieci, które gdzieś tam w zaułkach się schowały. Niemniej jednak trzeba się spodziewać, że kiedy przyjdzie wiosna, kiedy nie będzie tej wysokiej trawy, która tutaj porosła brzegi Łarpi, te śmieci się znów pojawią. Mamy ze sobą grabie, będziemy próbować wyciągać z wody. Grupa, wędrując wałami przeciwpowodziowymi, przeniosła się w rejon ulicy Dębowej, gdzie czekała na nich niecodzienna akcja wyciągania z nurtu Łarpi pojemników na śmieci. Na ulicy Dębowej z mostu zrzucili pojemniki na odpady, na bioodpady do wody, do Łarpi. Prąd wody zabrał je daleko. Nie ma możliwości wyciągnięcia ich z mostu. Teraz musimy spuszczać na wodę łodzie, które już były w hangarach przygotowane do zimowania. Zostają tylko na zewnątrz kajaki, i żeby te pojemniki wyciągnąć. Zebrane przez wolontariuszy odpady zostały wywiezione przez firmę Transnet. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.